when it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj sobota, jeden dzień do mojego wyjazdu na wakacje. Na wakacje, tak jak wam mówiłem, zostawię was z paroma filmami na temat tej gierki Lightbringer. Podrzucę wam jeszcze info o jednej gierce, którą polecił mi Piotrek. To jest taka karcianka, która też oparta o blockchain. Także z tymi rzeczami zostawię was na wakacje, nie będziemy gdzieś tam półtora tygodnia. No i po tym czasie wracam i znowu kupę roboty przede mną, na pewno jeżeli chodzi o ten rynek krypto. Dziś o trzech rzeczach sobie pogadamy, sporo informacji z Twittera, bardzo dużo. Oprócz tego zgłosił się do mnie jeden projekt, który prowadzi aktualnie presale swojego projektu, więc wam o tym trochę poopowiadam. No i ostatnia sprawa, co z tym projektem Ascobar, bo cena, jak widzieliście ostatnio, bardzo, bardzo mocno zleciała do poziomów, o którym ja mówiłem wam pierwszy raz o tym projekcie. Także jeżeli ktoś uważa, że ten projekt za wartościowy lub przyszłościowo wartościowy, no to może jest dobry moment na jakiś zakup tokenów. Zaczynajmy najpierw od CoinGecko. Jak widać tutaj, no po tym spadku wczorajszym mieliśmy delikatne odreagowanie na większości kryptowalut, czyli załamanie pierwsze, powrót, załamanie drugie, tak zwany second leg, no i teraz jakaś konsolidacja z delikatnym trendem wzrostowym, znaczy z delikatnym ruchem wzrostowym, bo tu o żadnym trendzie nie możemy mówić. No i tak to się klaruje, jeżeli chodzi o rynek. 10,5 tysiąca za Bitcoina, 350 za Ethereum. Najwięcej zyskał AmpleFund, jak to Mike mówi, 23%. Celsius Network 18%, REN 18%, Torchain 18%, Tron trochę odbiło 14%. Najgorzej poradził sobie Numiel, Ocean Protocol, Leo Token, DAI. A to już wchodziło stablecoiny, także nie ma co na to patrzeć. Także ogólnie pierwsza setka cała praktycznie na plus. Przejdźmy sobie na ten wykres S&P, bo ja wam o tym mówiłem tu. Dzień wcześniej, nie? Dzień wcześniej. Mówiłem wam o tym, że uważajcie bardzo, co się stanie po otwarciu S&P, po tej informacji, że Trump ma koronawirusa. Czy ma, czy nie, to oczywiście nikt tak naprawdę nie może stwierdzić, bo te badania są gównowarte, sami o tym wiecie dokładnie. Zresztą ktoś podlinkował pod wczorajszym filmem bardzo fajny film na YouTubie z godzinnym wytłumaczeniem, rozmową z dwoma genetykami, którzy dokładnie powiedzieli, dlaczego te testy, które są robione ludziom po kilka razy, raz wychodzą tak, raz wychodzą tak. Zachęcam naprawdę do obejrzenia tego materiału. Pod wczorajszym filmem go znajdziecie w komentarzach. No i mówiłem wam, że może się otworzyć rynek S&P z luką Bessy, czyli ze spadkami, no bo Trump, koronawirus, chory, starszy człowiek, może wiecie, może coś mu się stać. No i faktycznie, jak sobie zejdziemy niżej, no to otworzyliśmy się z dość mocną luką Bessy, bo to było aż 50 punktów. Może to nie był jakiś potężny spadek, ale byliśmy na minusie. Zeszliśmy jeszcze niżej, do prawie, do tutaj poziomów 3320. No i delikatnie ten rynek był wyciągnięty, jednak zakończyliśmy poniżej tego, poniżej tej luki, która się tutaj otworzyła wczoraj. Także rynek gdzieś tutaj, myślę, amerykański mniej zareagował, przynajmniej jeżeli popatrzymy na cały dzień wczorajszy, na tę informację niż kryptowaluty. Kryptowaluty jako pierwsze spanikowały, spuściły dość mocno cenę niektórych kryptowalut, altcoiny jeszcze bardziej dostały po tyłku. No i ten rynek krypto mocniej poleciał. A to wszystko przez to, że po prostu jest on otwarty 2-4 na dobę. No, S&P 500 było wtedy zamknięte, tak jak mówiłem, o 15.30 się otworzyły ze spadkiem, no ale nie jest tutaj taki duży spadek, jak ja we wczorajszym filmie przewidywałem. Myślałem, że to będzie podobna krecha do tej, którą tutaj widzicie, lub tutaj nawet do tej. Jednak tak się nie stało. Zobaczymy, co poniedziałek przyniesie. Może oni nie chcieli na weekend za bardzo szaleć, bo to też ryzykownie oczywiście zostawiać pozycję na weekend. Przez weekend mogą dojść jeszcze jakieś informacje, na przykład Trump cudownie ozdrowiał i rynek się otworzy prowzrostowo, a wy zostawiliście tutaj jakieś swoje shorty, nie? Także myślę, że przed weekendem ludzie nie chcieli za bardzo tutaj jeszcze kombinować ze swoimi pozycjami, zostawiać się na weekend, bo nie wiadomo, co weekend nam przyniesie, jeżeli chodzi o różne informacje, nie? Dobra, także tutaj wykresy sobie zostawiamy. Ciekawostka. Hash rate Bitcoina, czyli moc, która stoi za bezpieczeństwem sieci Bitcoina, zalicza praktycznie, no tutaj mieliśmy chwilkę wcześniej szczyt 143, teraz mamy 140. Także widać, że ta moc Bitcoina cały czas tutaj rośnie nam do góry. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to do szczytów jeszcze mamy dość kawałek, bo tutaj tak mniej więcej 15% do szczytu nam brakuje, jeżeli chodzi tutaj o oczywiście rok 2017-18, ale cały czas ta tendencja jest wzrostowa. W sumie się nie dziwię, no bo patrząc po tych opłatach na Ethereum, to fee, jakie płacimy my za transakcję, w
w danym bloku danych jest wyższy niż nagroda samego bloku danych. Także dla górników, jeżeli ktoś ma tani prąd, czy tam fotowoltaikę, ma fajny sprzęt, no to naprawdę ten okres ostatnich 3 miesięcy to był raj, bo dostawali kupę kasy za właśnie za prowizję od ludzi, od nas, którzy tam szaleli na Uniswapie i na innych tych giełdach zdecentralizowanych, no i płaciliśmy potężne, tutaj jakby nie patrzeć, prowizje za przesył po prostu naszych transakcji. No ale jeszcze, tak jak powiedziałem, do Bitcoina, do szczytów tu nam dość sporo brakuje. Tutaj jest taka tendencja cały czas wzrostowa. W Ethereum jednak to był wystrzał, później dość mocna korekta powiązana z ceną, no i oczywiście tutaj jakiś boczniaczek i teraz idziemy znowu do góry, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tej sieci. Przechodzimy sobie do pierwszej informacji z Twittera. Dzisiaj, w zależności o której ten film Wam wrzucę, albo była, albo trwa, albo będzie dopiero, AMA, czyli Ask Me Anything, czyli taka rozmowa z prezesem projektu OKAD Smartki, z Szymonem Fiedorowiczem, którego mieliście możliwość poznać na spotkaniu ostatnio w Katowicach. CryptoFan będzie z nim przeprowadzał tutaj rozmowę, także wejdźcie sobie, ten link oczywiście tu będzie podrzucony. Nie wiem, czy na żywo będzie można zadawać pytania, czy jak to będzie dokładnie wyglądało, ale te informacje sobie tutaj możecie zebrać. Kolejna sprawa to jest informacja, jeżeli chodzi z platformy, z Twittera CryptoDiffer. Oni wrzucają tutaj też różne takie ciekawe grafiki i tu są akurat takie największe nadchodzące wydarzenia w październiku. Możemy tutaj chociażby zobaczyć, że Zilliqa, non-custodial staking on the Zilliqa mainnet, na przykład tutaj co tu mam, jakaś kryptowaluta Akash, aukcja i listing na BitMaxie, tu jest jakaś kryptowaluta NuCypher, odpala swój mainnet, także warto takie informacje sobie tutaj oczywiście zbierać, kolekcjonować i pod nie można grać. Tutaj jest bardzo ciekawa informacja, która praktycznie zawsze, ale to, no nie wiem, 99% przypadków, czyli 12 razy wcześniej, przynosiła jakieś krótkotrwałe chociażby wzrosty na kryptowalucie Binance, czyli kolejne ich palenie tokenów. Oni tutaj jakiś czas, chyba co kwartał, palą jakieś tokeny swoje, skupują je z rynku i spalają. No i tutaj po raz kolejny właśnie takie palenie tokenów będzie miało miejsce i zawsze chociaż o te parę, czasem 15% Binance Coin rósł na swojej cenie. Także to też można tutaj sobie pod to oczywiście zagrać. Tutaj kolejna grafika z ICO Analytics, mówiłem wam nie raz, chodzi o performance, o to jak te kryptowaluty działały w DeFi'owe we wrześniu, największość jest tutaj na spadku. Jeżeli chodzi o performance privacy coinów, no to Monero tylko na plus, reszta tych tokenów na minus. Jeżeli chodzi o giełdy zcentralizowane, najlepiej poradził sobie token BNB, OKB i Leo, reszta tak samo jak widzicie na minus. Także te tokeny we wrześniu, początek jeszcze był spoko, no później niestety przyszły nam spadki i wyhamowało nam to wszystko, ale myślę, że jeszcze spokojnie się odbijemy. I tutaj Wam chcę jeszcze powiedzieć, top 15 najpopularniejszych tokenów, jeżeli chodzi o CoinGecko we wrześniu. Zobaczcie, pierwsze miejsce w popularności, bo tu mówimy o popularności, to jest fajne porównanie, bardzo fajne porównanie. Pierwsze miejsce w popularności ma token UNI, nie dziwne, no bo oczywiście darmowa kasa, którą mogliśmy wszyscy dostać. Natomiast na CoinMarketCap, znaczy na CoinGecko jest dopiero na 36 miejscu. Jeżeli chodzi o drugie pozycje, to jest Bitcoin, drugie miejsce w popularności, pierwsze miejsce na CoinGecko, trzecie miejsce Sushi, dopiero 89 miejsce na CoinGecko, później YFI, czwarte miejsce na CoinGecko 34. No i jak widzicie sami, dużo tych Y-ków, memów, DexTools, to jest akurat ta kryptowaluta od tego całego, od tych wykresów, które można rysować na Uniswapie. Ale bardzo ciekawa informacja, to mnie też zastanowiło, Unicrypt, 15 miejsce, jeżeli chodzi o popularność tutaj, 776 miejsce dopiero, jeżeli chodzi o wycenę tego projektu, no i spadek o 33% przeszło, jeżeli chodzi o cenę tego projektu, a jednak jest tutaj w top 15 takich najpopularniejszych projektów. I z tego Unicrypta chcę przejść od razu do tego presale'a, o którym Wam chcę powiedzieć w dwóch słowach. Jest to projekt Bonfi, jest to platforma, na której będziecie mogli oczywiście stake'ować swoje coiny na kilku różnych poziomach i u nich właśnie trwa zaraz, znaczy już trwa w tym momencie chyba do 16 października presale, gdzie możecie kupić sobie ich tokeny i właśnie część tych, znaczy te tokeny, które nie zostaną sprzedane i w ogóle płynność, która będzie udostępniona w tym projekcie po wylistowaniu go 19 października na Uniswapie, będzie zabezpieczona właśnie przez projekt Unicrypt. Także taka ciekawostka, że to Unicrypt akurat będzie, jest przez nich wybrany jako platforma do zabezpieczenia tych pieniędzy. Jeżeli chcecie
dużo, naprawdę dużo dowiedzieć się tutaj o tym projekcie. To są przeprowadzone już z nimi dwie AMY, dwa razy Ask Me Anything. Jest to na przykład przeprowadzone rozmowa na temat tego, ile jest członków w tym projekcie. Tam jest 5 członków w tym projekcie, programistów. I ich celem ogólnie, jak sobie możemy przejść na taki one pager, tutaj gdzieś jest one pager, czyli takie przedstawienie ogólne tego projektu, im oni chcą stworzyć 3 produkty. Bonfi, Bonvest i Bon AI. Ten Bonfi to będzie taka platforma, gdzie przy wykorzystaniu AI, sztucznej inteligencji, mają zamiar czerpać wpływy z różnych puli płynnościowych. Czyli ma tutaj komputer, ma tutaj algorytm zarządzać tym, gdzie wasze tokeny, które sobie tam zastejkujecie, będą brały udział w dostarczaniu płynności do różnych platform. Na Uniswapie, czy to na jakimś Y i tak dalej, i tak dalej. I wy po prostu wpłacając to w jedno miejsce, zostawiacie to temu systemowi i ten system będzie poszukiwał różnych miejsc, które po prostu dają w danym momencie największy procent zwrotu, jeżeli chodzi o farmienie, o staking. Coś podobnego z tego, co mi się wydaje teraz na Telegramie, stworzyła platforma api.finance, chyba tak. Oni też właśnie coś takiego udostępniają, też takie narzędzie, które po prostu będzie rozrzucać jakby wasze pieniądze gdzieś po różnych miejscach, no i po prostu oni tym zarządzają, żebyście wy uzyskiwali jak największą stopę zwrotu. Ten Bonvest to będzie jeszcze taki zaawansowany liquidity mining pool, który tak samo właśnie będzie generował wam jak największe przychody roczne. A jeżeli chodzi w ogóle o ten token, no to to będzie token, który ma po pierwsze mieć udział w tym całym stakingu, po drugie, w zależności od tego, ile tego tokena będziecie mieli, to będziecie mieli dostęp do różnych tych aplikacji tego projektu. No i trzecia sprawa to oczywiście token. Tym tokenem będziecie mogli zarządzać, jeżeli chodzi o zmiany, które mają wpływać w tej aplikacji. Są tutaj 3 poziomy. Oni to nazwali legendarny Pro i Rookie. To można sobie wejść na stronę u nich i zobaczyć, co te poziomy wam tutaj, ja sobie to zoomuję, co te poziomy wam dają. Jeżeli chodzi o ten legendarny, musicie mieć 50 tysięcy tych tokenów, żeby brać udział w tym legendarnym poziomie, jakby, że tak powiem. No to są membershipy, to tak jak na Dexturse możecie sobie wykupić dostęp, tam jest podstawowy i jakiś tam lepszy, no to oni sobie tutaj nazwali tak 3 te poziomy, legendarny, profesjonalny i rookie. I w zależności od tego, ile tych tokenów będziecie mieli, czy 50 tysięcy, czy 20, czy 10 tysięcy, to będziecie mieli dostęp do różnych tutaj rozwiązań tego projektu. Ten podstawowy poziom ma dawać około 10% rocznie, drugi 18%, no i trzeci 24% rocznie. Nie uważam przy tych wszystkich teraz farmingach, stakingach i tym całym yield farmingu, żeby to były jakieś bardzo wygórowane poziomy, no bo na samym compoundzie w połączeniu z czymś tam Piotrek Misiurek pokazywał, że idzie dostać około 50-60% nawet rocznie, więc tutaj ten poziom około tutaj właśnie tak jak powiedziałem 24% nie jest czymś, wydaje mi się, nieosiągalnym. Tutaj macie dokładną tabelkę, jakimi tokenami będzie, jakie tokeny są tu wspierane, co wam daje dany poziom i ile po prostu będąc na danym poziomie rocznie możecie tutaj wyciągać tych zysków. Co jeszcze chcę powiedzieć? No jeżeli chodzi o samą sprzedaż tego tokena, to odbywa ona się tutaj przez ich stronę. Wchodzicie sobie w Join Token Sale, tam na stronie głównej. Wpisujecie tutaj swoje dane, wybieracie, czy jesteście instytucją, czy osobą indywidualną, raczej indywidualną. Jaki kraj, no bo oczywiście te kraje wszystkie typu Korea Północna, chyba Iran, coś tam są zablokowane, tak jak we wszystkich innych presale'ach. Wpisujecie maila, no dane tak jak są podane, tutaj wpisujecie ile Ethereum, za ile Ethereum chcecie tych tokenów dostać. Minimum to jest 0.3 Ethereum lub 100 USDT, to zależy jaka będzie cena w danym momencie Ethereum. Wpisujecie na jaki adres Ethereum mają wam te tokeny przyjść. Wpisujecie tutaj Telegram ID, ale z tego co wiem to nie jest wymagane w żaden sposób. No i wpisujecie tutaj swój referral code. Ja dostałem od nich swój referral Encyklopedia Kryptowalut bez żadnych spacji i za to dostaniecie po prostu 5% tokenów więcej. Oczywiście nie zachęcam nikogo do tutaj wrzucania nie wiadomo jakich pieniędzy. Przeczytajcie najpierw sobie white paper. Mają tutaj white paper opisane, wszystkie te ich rozwiązania, tokenomie, kto ile będzie miał tokenów. O, to może też jest ważna informacja, to wam od razu pokażę. Jeżeli chodzi o tokenomie, to tak, 40% jest zostawione tych tokenów na te nagrody właśnie, jeżeli chodzi o staking. 15% ma team, 15% jeszcze dodatkowo na rozwój tego projektu ogólnie. 15% już zostało, znaczy 15% teraz jest do sprzedaży, czyli 150 milionów tokenów.
i 10% już zostało sprzedanych, jeżeli chodzi o pierwszą taką wstępną fazę sprzedania tego, wyprzedawania tych tokenów. 10% już zostało sprzedanych bardzo szybko, 15% teraz można kupić, 40%, tak jak widzicie, zostaje to w nagrodach i część, jeszcze nie wiem jaka, bo nie mają tego jeszcze ustalone, część tokenów, ale dość spora, ma zostać jako płynność właśnie udostępniona na Uniswapie. Jeżeli chodzi o cenę tego tokena, to w tym momencie w presale'u to jest 0,0083 chyba dolara. W tej pierwszej fazie to było 61, a jak wejdzie na Uniswapa, to ma być 92. Teraz za jedno Ethereum dostaniecie 43 tysiące tokenów, a jak wejdzie na Uniswapa, to będzie można kupić wtedy 38 tysięcy tokenów za tą samą wartość. Tak jak mówię, do 16 października trwa presale tego projektu, 19 października wchodzą na Uniswapa. Tak jak mówię, przeprowadźcie własny research, poczytajcie sobie tutaj te AMY, poczytajcie sobie white paper i dopiero sami zadecydujcie po prostu, czy chcecie w to zainwestować, czy nie. Zostałem poproszony o przedstawienie Wam gdzieś tego projektu tutaj. Dostałem dla Was ten link tutaj z tym bonusem 5%. Także tak jak mówię, do your own research. No i jak chcecie, to oczywiście skorzystajcie sobie z tego projektu. Wydaje się dość ciekawe. Tutaj ogólnie to są ich plany długorozwojowe. Ma to być ich jakieś DAO jeszcze stworzone i tak dalej, i tak dalej. Tak samo obrapowanie tych tokenów ERC20. Dość rozbudowany poziom zaawansowania tego, co chcą zrobić. Natomiast w tym roku podrzucili tylko jakieś screeny, jak to mniej więcej ma wyglądać, ale produkt taki pierwszy, gotowy, dopiero to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku. Tak przynajmniej piszą na Telegramie. Także jeżeli chodzi o spekulacyjne zainwestowanie w ten projekt, myślę, że można tutaj coś zebrać, jakieś kilkadziesiąt procent, może 100%. Jeżeli chodzi o takie fundamentalne bardziej inwestowanie w ten projekt, no to oczywiście to dopiero jest pieśń przyszłości, także wiecie, uważajcie oczywiście. Jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie, że zwiną się z kasą po prostu i tyle. Chociaż już to mogli zrobić, bo zebrali już te 10% tych wczesnych inwestorów, teraz 15% kolejne zbiorą. No i oczywiście mogą się zwinąć, nie wejść na Uniswapa, tak? To jest oczywiście ryzyko, które się może tutaj wydarzyć. Także uważajcie, zróbcie własny research, no i tyle. Dobra. No i przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu, czyli Ascobar Network. Jak widzicie, cena bardzo mocno poleciała w dół. Weźmy tu jakiś większy wykres, 30-dniowy chociażby. No, tutaj bardzo mocno ta cena poleciała w dół. Jesteśmy na cenie mniej więcej, gdzie ja mówiłem Wam o tym projekcie. Nawet trochę wyżej niż ja mówiłem Wam o tym projekcie. Ja mam zamiar, szczerze mówiąc, dorzucić tutaj jedno Ethereum, kupić sobie jeszcze, bo tam powiedzmy Ethereum $350, kupić sobie trochę tych tokenów jeszcze tutaj. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Pokazali screeny, już Wam pokazuję screeny, trzy zdjęcia, które przedstawiałem ich ten Ascoland, który ma wyjść w październiku. To jest akurat autentykacja dodatkowa taka. Tutaj jest właśnie możliwość wrzucenia tego correlation, czyli tego zabezpieczenia. No i tutaj jest jakieś zdjęcie z tego, jak to w tym momencie wygląda. Czyli podłączacie portfel, pożyczacie pieniądze, będzie Wam wyświetlał, ile możecie zyskać rocznie z tego, no i tyle. Także już tutaj faktycznie widać, że coś się dzieje w tej aplikacji. Ma to wyjść w październiku. Myślę, że dopiero wtedy cena ruszy. Oni powiedzieli, że nie chcą teraz ładować żadnych pieniędzy w marketing. Wszystkie pieniądze, które mają, to teraz są zaangażowane gdzieś tam w development tego projektu. Dopiero jak stworzą ten produkt, pokażą go, że on działa, wtedy zaczynają marketing i wtedy zaczynają rozmowy z innymi giełdami, które po prostu wylistują ten projekt. Z jednej strony fajne podejście, z drugiej strony oczywiście dużo osób teraz gdzieś tam płacze o to, że cena spada, nie ma z Wami komunikacji, chociaż przyznam się, że z nimi komunikacja jest super, bo odpowiadają zaraz praktycznie na każdą wiadomość na Telegramie, także tego nie można zarzucić na pewno. To, że czekają na gotowy produkt, mądre według mnie rozwiązanie, no bo co mają hype'ować tutaj sztucznie, nie wiem, gdzieś tam płacić za jakieś filmy, czy tam płacić za wejście na jakąś giełdę, gdzie tego produktu by tutaj po prostu nie było i przepalaliby pieniądze zamiast wydać je na development projektu. Także zobaczymy. Ja mówię, jedno i tyle sobie tutaj symbolicznie dorzucę jeszcze w ten projekt, no i tyle. Czas pokaże, co ten projekt przyniesie. Dobra, także w tym materiale to już by było na tyle. Tak jak mówię, tam jeżeli chcecie wpisać kod encyklopedia kryptowalut, to możecie z niego skorzystać, 5% więcej tokenów, ale najpierw proszę Was, zróbcie własny research, żeby nikt do mnie później nie płakał, że jak projekt się zwinie, tak jak każdy inny, o którym mówię na tym filmie, czy w ogóle na tym kanale,
żebyście nie płakali tutaj, bo wchodzicie czasem w większe skamy i w sumie też nie narzekacie na to. Także sprawdźcie projekt, no i tyle. Także łapeczka w górę i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!